ucząc się po norwesku, ale piszę do mamy i taty SMS-a po polsku. Robi się ciepło na sercu, naprawdę. Ja aktualnie jestem w ciąży, więc drugie jest tu. Mam jedno dziecko. Młodsza córka jest bardzo dumna, że chodzi do polskiej szkoły. Ja akurat nie mam jakoś zbyt wielu problemów, bo ja jestem tutaj krótko. Nie tęsknię za Polską, ale czasami rzeczywiście mam ochotę do niej wrócić. Ucząc języka, uczymy całej kultury, nie tylko Mickiewicza czy Fredry. Siadaj waś tu, zmaczaj pióro. Polska Społeczna Sobotnia Szkoła we Fredrikstad powstała 8 lat temu. No i odbyć się. Agnieszka, nie mamy żadnych serwerów. Wystąpimy w filmie, chodźcie. Dziewczyny, chodźcie tutaj. To same pysztośnie serwujemy polskie. Od końca do końca, tak jest, tak jest. Okazało się, że dzieci wspaniale zaśpiewały na pamięć dwie zwrotki hymnu państwowego. Uwaga, następna rzecz. Uwaga, podkreślam. Mylą literkę polską O z norweskim U. Jak masz na imię? A na nazwisko? Kanabaj. Tak naprawdę nie wiemy, jaka przyszłość czeka nasze dzieci. Istnieje prawdopodobieństwo, że będą chciały wrócić do Polski. Rozmawiały z nami Marta i Agnieszka. Świetnie, bardzo dobrze, dziękuję, świetnie. To drzwi się pisze przez RZ? Tak. Oczywiście, zapraszamy pana również do naszej szkoły, to pan się też nauczy wiele fajnych rzeczy. Przed recitalem. W trakcie może. To jest fachowca od otwierania. Ale proszę, ktoś czyta instrukcję. Jestem teraz zajęty, ale bardzo dziękuję. Musi być, że ty mnie będziesz nagrywać. Myślę, że się będziemy dobrze bawić dzisiaj. Nie, jeszcze? Okej, ale potem jeszcze przyjdzie. Uczesałbyśmy dzisiaj, czy nie? Oczywiście, no. Co? Widzę, że masz tutaj trochę ci się włosy już mieszniły, także jak najbardziej damy radę. Pokażę. Na początku są stratni, bo ich nie nagrałem, tylko tych na końcu, prawda, nagrywam. Nie, ja będę nagrywał. Ja wszystko Polak nagrywam. Ja wszystko nagrywam. Polak będą ci śpiewać. Szczerze było? One more.
Hip, hip, hurra! Hurra! Zdrowie Huberta! Madzia dzisiaj pomaga mi na imprezie z Justyną. I ty musisz sam skręcać? Nie masz kogoś do skręcania? No mam taką asystentkę, no, ale dzisiaj nie miała wolny, bo zadawałaś na imieninach wczoraj Huberta. Teraz zobaczymy, czy działa.